Artur Mazur, WP Sportowe, Fakty, ze mną Mateusz Borek. Ogłoszenie walki wieczoru, dwóch walk wieczoru gali XTB KSW 77. Powiem Ci tak, dzisiaj wchodziłem na Topology. 2009 rok, bo Ty pod tą klatką siedzisz już pewnie z 15 lat, jak nie dłużej. Tak. Jeszcze ring był. Jeszcze ring. Biały ring, 2009 rok. Mariusz Pudzianowski wchodzi do tego ringu. W tym czasie Mamet Khalidów jest mistrzem KSW. Jest po sensacyjnej wygranej z Georgem Santiago. W życiu nie pomyślałbym, że 13 lat później będziemy tutaj siedzieć i czekać na ten pojedynek z wypiekami na twarzy. Też jestem zdziwiony, a to też świadczy o profesjonalizmie obu panów, że jednak potrafią przez kilkanaście lat dbać o swoje ciało, dbać o, powiedziałbym, wszelakie rany, które pojawiają się po walkach i wciąż są w dobrej formie, chętni, głodni. Widziałem znowu to oko tygrysa i ten żar, który się tam tlił w oczach czy Mariusza, czy Mameda. No walka na pewno niezwykła. Z wielu powodów. Mariusz, facet, który był najsilniejszym człowiekiem świata, który pokonywał całą czołówkę, ale w zupełnie innych dyscyplinach. Przez lata uczył się własnego ciała, dojrzewał, stawał się coraz lepszy. Po drodze też zdarzały się potknięcia, jak to w sportach walki, bo były też przegrane pojedynki. Natomiast chyba od pewnego czasu autentycznie czerpie taką wielką radość i ma świadomość wszystkiego, co robi w klatce, i poza nią, w swoim życiu. Ja nie wiem, ile mu walk zostało, czy jedna, czy dwie, czy trzy, bo to on sam będzie decydował. Ja za nikogo nie umrę i nie będę mówił mu, jak ma żyć i jak ma długo walczyć. Natomiast myślę, że to jest dzisiaj w tym takim świecie troszkę porąbanym, w świecie klików, odsłon, obrażania się wzajemnego. Okazuje się, że można zrobić coś dużego medialnie, wydaje mi się całkiem solidnego sportowo, a jednocześnie może to wszystko się odbyć w sympatycznej, miłej atmosferze, z przymrużeniem oka, z jakąś lekką ironią, z fajną puentą, z lekkimi wstrzykami, z lekkimi wycieczkami jednego do drugiego i odwrotnie, ale to wszystko jest w dobrym guście, to jest powiedziałbym w takim dobrym klimacie. A wydaje mi się, że no jednak ta walka wzbudzi wielkie zainteresowanie kibiców takich, powiedziałbym, niecodziennych MMA, nie takich, którzy żyją od weekendu do weekendu i oglądają wszystko jak leci od UFC przez KSW i inne polskie mniejsze federacje, tylko po prostu to będzie wydarzenie, które zainteresuje panią szefową domu i ogrodnika, i przechodzącego policjanta, i ludzi, którzy na co dzień po prostu rzadko włączają telewizor, komputer, telefon, czy smartfon, czy laptop, żeby obejrzeć galę sportu walki. Maj tego roku, siedzący tutaj Mariusz Pudzianowski, no w brutalny, efektowny, niesamowity sposób znokautował Michała Materle. Przed tym pojedynkiem wielu zawodników, nawet w rozmowach prywatnych, skreślało Mariusza. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy tego człowieka absolutnie skreślać nie można. Co ciekawe, pierwsze kursy i to Mariusz jest faworytem. No to chyba jest związane z tym, że wiadomo, zawodnicy, ci wielcy się starzeją jednak, widać po nich ślady walki, zaczynasz być inny, inaczej reagować na ciosy, inny masz refleks, też ta szczęka przestaje być z czasem, z przyjętymi ciosami, betonowa, granitowa, żelazna, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Mariusz idzie konsekwentnie swoją drogą, zobaczmy, że tak naprawdę on nawet jak przegrywał te walki, to nie po jakichś brutalnych nokautach, to nie jest tak, że ktoś mu zabierał zdrowie. Mariusz przegrywał walki, bo albo był słabszy sportowo, albo przegrywał te walki inteligentnie. To znaczy, no, zdawał sobie sprawę, że nie ma co w pewnym momencie podejmować głupiego ryzyka, które będzie go kosztowało następne lata w tym sporcie, bo chciał się jeszcze w to bawić przez kolejne lata. Także wydaje mi się, że mimo swojego wieku jest zawodnikiem kompletnie nierozbitym, który może przyjąć, który poprawił swoją technikę. Wydaje mi się, że jednak niezależnie od tego, co oni mówią, cała presja jest na Mamedzie. Bo to będzie dla wielu ludzi sensacyjne, że facet, nie wiem, nosił walizki z betonu i ciągnął ciężarówkę, zbije mistrza i legendę Federacji KSW. Bardzo umiejętnie odpowiadają, bardzo umiejętnie odpychają od siebie rolę faworyta, ale wydaje mi się, że jednak dla środowiska przynajmniej to Mamed jest faworytem. Natomiast to środowisko też już nie mówi, no nie, no były strongman, to nie ma szans w starciu z kimś, kto na tym zjadł zęby i to trenuje przez 20 lat. Tylko dzisiaj już pojawiły się te znaki zapytania. One pęcznieją z każdym miesiącem, z każdą walką Mariusza, no bo technika, nieszablonowość, brak schematu, wiadomo, że cały czas Mamet. Natomiast jest ta potworna siła fizyczna, jest ta różnica kilogramów,
jest ten low, jest ten cios, jest ta masa, która jak się położy, to będzie duży problem na każdego zawodnika ważącego normalnie 80 czy 90 kg. I jeszcze jedna rzecz, która dla mnie jest bardzo istotna, zawsze dyskutując o Mariuszu Pudzianowskim. Jest to dla mnie prototyp zawodnika startowego. To jest troszkę u Mariusza jak u Tomka Adamka. Ja byłem praktycznie na wszystkich sparingach Tomka, gdzie on przegrywał te sparingi, gdzie go to frustrowało, rzucał kaskiem i mówił, ja nie chcę stracić zdrowia bez pieniędzy. Nie jest mi potrzebne obijanie się, wygrywanie sparingów. I czasami byłem taki poddenerwowany, bo widziałem, że na tych sparingach idzie średnio albo słabo. I przychodził dzień walki i przychodziła ta modlitwa w szatni i potem nagle oko tygrysa, oko kota, pazur i wojna na śmierć i życie. I wydaje mi się, że Mariusz ma też z racji tego, że przez lata musiał umieć kontrolować emocje w każdej dyscyplinie. Każda dyscyplina i każda gdzieś dziedzina podczas tych nawet zawodów strongmanów była osobną historią. I wiedziałeś, że jak jedną zawalisz maksymalnie, to nawet będąc suwerenem, nie nadrobisz tych punktów w następnej konkurencji. Więc on umie się koncentrować tu i teraz. Umie się koncentrować na ten kolejny moment, bo akurat psychicznie miał to mentalnie przećwiczone przez lata. I dlatego wydaje mi się, że Mariusz w walce, no nie powiem, że to jest 110% siebie, bo nie ma czegoś takiego jak 110%, ale jest 100% tego, na co go stać w danym dniu. Ostatnie pytanie, bo jest jeden problem przed tym pojedynkiem, zapowiedziany przez sztab Mariusza Pudzianowskiego, Anzora Ażijewa, Arbiego Szamajewa. Oni powiedzieli, że Mariusza do tego pojedynku nie przygotują i brzmiało to jak decyzja ostateczna. I tak się zastanawiam, czy to może być faktor. Nie chciałbym być w skórze Mariusza, gdyby tak się stało, bo ostatnio no, udowodnił ten sztab, że tutaj jest chemia. Mariusz Pudzianowski wielokrotnie w swoim życiu udowadniał, że ma nieprawdopodobne umiejętności negocjacyjne ze swoimi partnerami, nie tylko biznesowymi, i potrafi postawić na swoim albo przekonać kogoś, że warto mu raz jeszcze zaufać. Tutaj wchodzą rzeczy bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, bardzo osobiste, więc ja nie mam prawa w ogóle wchodzić w te dyskusje. No, byłby to na pewno dla Mariusza cios i problem. Bo mam wrażenie, że też był takim zawodnikiem, któremu trenerzy w ostatnich walkach potrafili ten plan po pierwsze dobrze nakreślić, po drugie w konkretnych ćwiczeniach do tego planu go przygotować, bo to nie jest tak, że coś sobie powiesz, a nie wypracujesz tego w treningu czy w sparingu, a po trzecie jednak, no nie powiem, że Mariusz był tak troszkę prowadzony jak joystickiem w tych pojedynkach, ale jednak było widać, że ewidentnie potrafi realizować zalecenia przed pierwszym gongiem i potem uwagi narożnika podczas przerw. Także no to był duży kapitał, to jest duży kapitał. Życzyłbym Mariuszowi, żeby do takiej walki, która ogniskuje uwagę całej Polski, żeby jednak wyszedł w pewnej strefie komfortu. Komfortu sportowego, komfortu taktycznego i komfortu mentalnego, bo taki niewątpliwie od tego duetu swoich trenerów taki komfort dostawał. No to jednym słowem. Pudzianowski czy Chalidow? Widowisko. Niech tak będzie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.